W ostatnich dniach szerokim echem odbiła się informacja, że twórcy serii Mission Impossible chcą wysadzić na potrzeby filmu zabytkowy most kolejowy w Pilchowicach. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć Wam 5 zagranicznych produkcji, które były kręcone w Polsce. Zapraszam. W dreszczowcu Taylora Hackforda Dowód Życia poligon wojskowy w Biedrusku pod Poznaniem zagrał Czeczenie. To tutaj w otwarciu filmu grany przez Russella Crowe'a negocjator przeprowadza akcję odbicia zakładnika z rąk porywaczy. Oczywiście misja nie idzie zgodnie z planem, co prowadzi do efektownie sfotografowanej przez Sławomira Idziaka sceny ucieczki. Z odsieczą przychodzi na szczęście polski śmigłowiec wielozadaniowy Sokół. Niestety, Dowód Życia okazał się kasową klapą, a o filmie mówiło się głównie w kontekście romansu pomiędzy Crowe'em a jego ekranową partnerką, będącą wówczas żoną Dennisa Quaida, Meg Ryan. Opowieści z Narni dowodzą, że Polska nie przyciąga wyłącznie twórców filmów wojennych i horrorów. W pierwszej części cyklu, znajdujący się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego Zalew Siemianówka, zagrał położone na terenie baśniowej krainy zamarznięte jezioro. Hollywoodzkie kamery sfilmowały również rzekę Dunajec oraz góry stołowe. Te ostatnie pojawiły się także w drugim odcinku cyklu Księciu Kaspianie. Wodospad Kamieńczyk oraz labirynt Błędne Skały posłużyły za scenerię Snu Łucji, w którym pojawia się wszechmocny lew Aslan. Wszystkie zdjęcia w Polsce zostały zarejestrowane bez udziału aktorów. Specy od cyfrowych efektów wkleili je do filmów w postprodukcji. Goszcząc na festiwalu Camera Image, David Lynch wpadł na pomysł, aby wykorzystać Łódź jako scenerię swojego kolejnego filmu. Projekt, planowany początkowo jako eksperymentalna etiuda, z czasem ewoluował do rozmiarów pełnego metrażu. Bohaterką Inland Empire jest grana przez Laura Dern aktorka, która przejmuje osobowość swojej postaci w filmie. W efekcie artystka wkracza w surrealistyczny świat rodem z koszmaru sennego. Zamieszkują go m.in. Krzysztof Majchrzak jako demoniczne widmo oraz Karolina Gruszka w roli zagubionej dziewczyny. Jak się pewnie domyślacie, dzieło Lyncha nie nadaje się raczej do turystycznej promocji Łodzi. Dla miłośników zwichrowanej wyobraźni reżysera, wyprawa przez ponure uliczki i podwórka będzie jednak nielichą przygodą. Pianista był pierwszym realizowanym w Polsce filmem Romana Polańskiego od czasów debiutanckiego Noża w wodzie. Twórcy zawitali z kamerami m.in. na warszawską Pragę, gdzie zachowało się mnóstwo budynków pamiętających czasy II wojny światowej. Na ekranie możemy również zobaczyć krakowskie przedmieście oraz Rembertów, który odgrywa rolę stołecznego Umschlagplatz, z którego wywożono Żydów do obozu koncentracyjnego w Treblince. W drugo- i trzecioplanowych rolach Polański obsadził polskich aktorów, w tym Michała Żebrowskiego, Krzysztofa Pieczyńskiego oraz Katarzynę Figurę. Pianista zdobył Złotą Palmę w Cannes, 2 nagrody BAFTA oraz 3 Oscary, w tym za najlepszą reżyserię. Lista Schindlera to prawdziwa historia niemieckiego przedsiębiorcy, który podczas II wojny światowej uratował przed śmiercią ponad 1000 Żydów. Zdjęcia do wstrząsającego filmu Stevena Spielberga powstały m.in. w Krakowie, Oświęcimiu, Olkuszu i na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie. W drugoplanowych rolach oraz epizodach obsadzono polskich aktorów, zaś najbliższymi współpracownikami reżysera byli operator Janusz Kamiński, kostiumolożka Anna Biedrzycka-Szepard oraz scenograf Alan Starski. Słynący z perfekcjonizmu Spielberg nakręcił wiele scen w autentycznych lokacjach, w tym w krakowskim mieszkaniu tytułowego bohatera. Film okazał się gigantycznym sukcesem. Zarobił ponad 300 milionów dolarów i zdobył 7 Oscarów, w tym dla najlepszej produkcji roku.